Halo moi drodzy, witam serdecznie, wyciskam wszystkie poty z siebie, ponieważ widzowie, jestem ultra chory, chyba jeszcze bardziej niż wczoraj, ale mam kozacki pomysł na film i dzisiaj widzowie, jak będę krzyczeć, to będę zabijać wszystkich. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, wgrałem takiego modzika i widzowie, to będzie naprawdę niesamowite, będę zabijać moby, będę zabijać... oczywiście właśnie moich kumpli, będę zabijać zwierzątka i na przykład będę też niszczyć dzięki mojemu głosowi tylko jak krzyknę szkło. No na przykład tu szkła jeszcze nie ma, dlatego to jest idealny pokój, żebym mógł się trzeć i się nic nie dzieje. A mój głos... Okej, ej, lampy też? Dobra, tego się nie spodziewałem widzowie, to no tego nie było napisane, że lampy, także nie będę lepiej krzyczał, bo zaraz będę miał tutaj ciemno. Albo będę miał ciemno, chcę mieć ciemno! Ciemnia! Dobra, dobra, starczy, no, starczy, bo już mi... No, boję się ciemności widzowie. Łapkę zostaw, suba zostaw, wpadaj na Palionsa i kupujcie bloki wszystkich z Palionowa. A dzisiaj będziemy trollować Bzyka oraz Steve'a, moi drodzy. Moim głosem, także będę teraz spokojniejszy, żeby nic się nie psuło przy okazji. To jest w ogóle taki ogromny dom, widzowie. Nie wiem, czemu Steve i Bzyku to wbudowali, ale dali mi pokój w podziemiach, widzowie. Tak, w piwnicy dali mi pokój, to jest najdalszy pokój, jaki mógł być. A oni mieszkają na strychu, ale żebym wszedł na strych nawet... To jest basen? Co tu robi basen? Dobra, muszę być spokojniejszy. Nie mogę krzyczeć, też muszę oszczędzać głos, widzimy, boli gardełko. Także życzymy zdrówka i każda łapka oraz subskrypcja powoduje uzdrowienie mnie. Dobra, idziemy. Gdzie tu jest wyjście? Okej, okay, tu jest jakiś pokój. Czemu mi tego pokoju nie dali? Taki fajny, ogromny. Ale ładny jest ten domek, bardzo ładny domek. Dobra, idziemy. O, o, mamy wejście do góry. I co się zaczyna? O Jezus, ale dziwnie. Co, oni są u góry? Dobra, będę spo... A zobaczymy, czy szkło... na szkło to działa. Czekajcie, krzyknę. O kurde, to było... Widzowie, no mówię wam, każde krzyknięcie to będzie ciężka przeprawa, ale szkło pęka. Także muszę mówić spokojnie w ogóle przez cały odcinek, także... Mikrofon będę miał bliżej buzi. Dobra, czy oni tutaj są? Dzień dobry, koledzy. Siemanko, co tam u ciebie? Macie, jak tam się mieszka? Macie naprawdę piękny domek. A, dziękuję, dziękuję. No, dziękujemy, o co już tego? Ja bym to kupię w ziemiach domach. Jeżeli będzie na godzinę się spotkać. A co tak cicho mówisz, ty? Bo co ci jest? Nie mogę głośniej, bo staną się złe rzeczy. Jak to złe rzeczy? A przy okazji jestem chory i boli mnie gardło, dlatego nie będę mówił wiem. Głośno. Aha, no dobra, ile, dobra, ale ile wam zajęło, ile wam zajęło wbudowanie tego domu? No trochę nam zajęło, no, Steve. Ale gdyby tak? Nie moja pomoc, to byśmy tego nie zrobili, prawda? A nie, kliknij. Ja to wszystko budowałem, tylko on się robił. Kliknijcie sobie w łóżko. Jak to w łóżko? No dobra, kliknąłem. Ja miałem kliknięte. No i co? Ale mnie gardło boli! Ej, co to było? Ej, co się stało? Ej, to jest Herobrine. Zaraz. Nie, kto was zabił? Kto was zabił? To jest Herobrine, to nie jest on. Kto was zabił? Ja nie wiem. Ja nic nie zrobiłem. Czemu ty krzyknąłeś, patrz, mnie zabiło ty? Patrz, spokojnie, ja mam rączki nad klawiaturą. A, rączki mam nad klawiaturą! Nad klawiaturą mam rączki! Ej, zaczekaj. Kto nas zabija? Nie, to jest Herobrine. Szybko, uciekamy. Dobra, uciekamy. Nie! Nie uciekniesz! Ej, czekaj! Ej, dobra, stójcie. Czemu ty krzyczą nas zabijasz? Musisz mi pomóc. Stój, Steve, nic ci nie zrobię, Steve. Jak to jest możliwe? Zostaw mnie, pokurzy. Nic ci nie zrobię, Steve, spokojnie. Ja mam rączki tutaj. Jesteś opętany, jesteś opętany przez Herobrine'a. Panowie, daliście mi miejsce do życia na tym serwerze, to jest wasz serwer. Ja tu jestem tylko w gości. I co? I daliście mi najgorszy pokój w ogóle, nie wiem, czy... No tak, najgorszy pokój, ale mnie zastanawia, mnie zastanawia... Chodźcie, na spokojnie. Spokojnie. On ma jakieś właściwości superowe i mi się to nie podoba. Nie, ja jestem spokojny, ja mam chore gardło, ja nie mogę krzyczeć, także... Jest pełen luzik, nie? Nie wiem, Zyku, to mi się nie podoba, ale idziemy podobać, bo nie mamy w ogóle... Czekaj. Ja zaraz coś ogarnę. Naprawdę ładny dom macie. No dziękuję, budowałem go. Czemu tego pokoju nie chcieliście mi dać? No bo ty tutaj coś innego zrobiłeś. Widziałeś to z basen? No piękny basen macie, bardzo mi się podoba. Podoba ci się? Tak, no fajnie, basen jest naprawdę piękny. To jest ładny. Ale naprawdę jest mi przykro, że daliście mi najdalszy pokój i najmniejszy. No, przepraszam, ale przynajmniej jest zielony, okej? Okay? No co? Aha. Ten pokój teraz powinien być cały tak mydlowany. A co, nie podoba ci się? Nie, jest naprawdę przepiękny. No nie dość, że my tutaj budujemy cały domek, to ty jeszcze narzekasz, nie mogę krzyczeć. Jeszcze nas zabija jakimś magicznym sposobem, nie wiadomo jakim. Nie mogę krzyczeć, bo mnie gardło boli! Boli mnie gardło!
Przepraszam, Zyłku, zrobiłem ci przyjaciela. Ale to nie, jest, moja wina, to nie jest moja wina. Zabijasz. Mówisz głośno i nas zabijasz. Nie gadamy z nim, to jest nasz kolega. Przepraszam, serio. Odejdź stąd, wygnałeś. Nie, wybaczcie mi, serio, wybaczcie mi. Jesteś wygnany, rozumiesz? Ten głos robi, ty serio możesz zabijać. Nie, Zyłku, ja się nie zgadzam, że on tutaj był. Nie, no nie zabijam głosem. Jak nie? Przecież, no przecież ty nic nie robiłeś i nagle zabiłeś, krzycząc Steve'a. Ale to nie, głosem, to jest, ja mam jakieś złe dusze obok siebie nad sobą, naprawdę. Myślisz? Mhm. Nie, nie wiem, nie wiem. Dobra, chodź, stójcie tu, Nie, stójcie tu, Mam stać? No dobra. Tu, stój, Steve, chodź tu. Czy mam wam coś wysyłać? No bo ja wam coś pokażę, jakie mam supermoce. Co? Mopka. Patrzcie, idę, zabiję mopka, okej? Okay? Patrz, zdejmę zbroję. No się nie, patrz, z Creeperem, to jest moja rodzina, patrz. No, no. Cześć, Creeper! Co jest? Nie, Cyku, nie, to jest taki siobrajny. Nie. On jest opętany. To nie jest zagrożony, to ma pochłon jest zagrożony, Cyku, uciekamy stąd. To też jest moja rodzina, znaczy nie, nie jest moją rodziną. Dobra, pająk! A, pająk! Pająk zabij się! Dostawałem od Cyku. Pająk, giń! Nie wierzę w to, Nie, to jest niemożliwe, Cyku. Dobra, jeszcze raz. To jest niemożliwe, on... Oczekuje nas. Ej, czekaj, ja teraz mogę. Nie mogę krzyczeć, nie oddalajcie się ode mnie. Spokojnie, ja to muszę sprawdzić. Nie mogę krzyczeć. Giliśmy! Zyku, ale nie dostrzymy durnia. To jest niemożliwe, to jest nalegało, Zyku. Nie jesteś taki jak on. Niemożliwe, ale przecież jak to jest, że panią zabijał głosem... Zyku, on po prostu jest jakiś nierach opętany przez Steve'a Prime'a. Ale... Bzyku, to nie działa. To ujrzeć, coś nie wiem. Co tak nie działa, Bzyku? Ale piękny macie dom, co jak co, naprawdę. Dziękuję. Zbudowaliście. A teraz pięknie dom. A zaraz dobra, to was zabije. Nie stójcie tu, nie możecie być blisko mnie. No dobra, dobra, stoimy. A gramaseno go! Co jest? Ja jestem magiem. Uściepnij mnie, bo to jest sen. Możliwe. A sakralamento! Co jest? Dobra, ja coś to muszę sprawdzić. Czekaj, gdzie jest szkielet? Szkieleta! Szkielet! A sakramento! To jest ten zombie! Jak on rzucił, jak się to nazywało? Ten? Asamananego! Nie, a sakramento! Nie, to nie działa, Zyku, to nie działa, rozumiesz? Jesteśmy do dupy. O, dobra. A sakramento! Nie wierzę, co jest? Nie wytrzymałem za śmiechu. Nie rozumiem, Zyku, tego totalnie nie rozumiem. Ej, dobra. Muszę powiedzieć, o, ja nie wiem, może ty musisz, a ty wszystko tak zabijasz? Czekaj, trzeba coś mocnego sprawdzić, Boli mnie gardło, naprawdę wyczerpuje się coraz bardziej. Powiedz mi, czy plecy masz, powiedz mi, czy znasz jakieś modły, bo ty znasz na pewno. Modły? Ej, nie. Plecy! Znam. Ej, pan, jakie? Powiedz, bo ty znasz na pewno. Askipedet Perebet. Askipedet Perebet? Tak. O, kolegę, tak, dawaj, na to, dawaj. Na to, jest dobry pomysł? Tak, dawaj. Dobra, spróbuj go. Czekaj, tego dawaj zabijemy. Go. Wow, dobra, teraz tak, oddalcie się, bo to będzie grube. No. Killing Machine! Co jest? Nie, to jest niemożliwe. Ej, dobra, to jest niemożliwe, co to jest? Czekaj, skoro ja to nie wiem, jak to wytłumaczysz nawet. To jest komenda, Killing Machine, wiecie o co chodzi. Nie, ale ty nie dość, że zabijasz wszystkie stworzenia, nie, ty jesteś najszybciej. Nie, spokojnie. Paweł, przepraszam, że daliśmy ci najgorszy pokój. Jak chcesz, to możesz sobie wziąć w sumie, możemy ci nawet nasz odstąpić. Do spania, Bzyku! A nie! Co jest? Steve, gdzie jesteś? Bo nie wiem, gdzie jest Bzyku, Steve, nie wiem, gdzie Bzyku. Do spania, Steve! Dobra, idziemy dom. Dobra, koledzy, idziemy spać? Ja pójdę na dół spać, wy ten... O, rzeczy. O, ile bloków żelazka! Nie, jak ty na górze! Dziękuję, okradłem was! Chodź! Nie, czemu tu jest znowu? Nie, Steve, idźcie spać do góry! Nie gadam z tobą, stary, zostaw się! Idźcie spać na spokojnie! Dobra, dobranoc! Oni idą spać, dobra widzowie, ja też się położę i widzimy się następnego dzionka. Moi drodzy, piękny kolejny dzień, może zniszczmy te lampy tak do końca, niech tu będzie ciemnia. LAMPIONY! Jak fajna zabawa, widzowie. Moim głosem mogę sterować wszystko. Albo, o, zrobimy ciemno w tym domu, żeby wszystkie lampy zniszczyły. LAMPIONY! Moje gardło, lampiony!
Lampion! 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 Wszystkie poległy. A tu jest coś za jasno. Czekaj, pod dywanem coś jest na 100%. No nie, kurde, skąd to światło? Dobra, bądźmy teraz spokojni, bo muszę oszczędzać głos, widzowie, bo no, coraz gorzej jest. Nie dość, że jestem chory, to sobie wybrałem taki odcinek, nie? No mądry jestem. Dobra, idziemy po nich na samą górę, widzowie. I działamy dalej. Oni się już mnie... O, widzę... O, widzę kogoś. Steve tu jest u góry. Steve, co ty robisz? O, czy ty wyskakujesz z okna? To wiem. Myślałem sobie to wszystko. Nie, ale ja ci nic nie zrobię. Mogę ci oddać mój pokój, jak chcesz. To był twój koszmar, to nie w ogóle się nie działo naprawdę. Ale jak to? Ty też tam byłeś? Nie, miałem ten sam koszmar co ty, nie wiem jak to działa, serio. Że... Nie, no to jest niemożliwe, żeby miałem coś takiego, że jakbym kogoś zabijał głosem, nie? Coś takiego było. O nie, to jest... Ej, to było serio. To był koszmar, to był koszmar. Dobra, chodź mi po bzyka. Nie, mnie nie znajdziecie, ja się ukrywam, to jest niemożliwe. Gdzie jest bzyku? Bzyku, to był sen, to był koszmar. Nie, nie ma żadnego koszmaru. Jestem chory. O, co? O, dzień dobry. Dzień dobry. Widzisz? To był koszmar. Czy też mieliście taki koszmar, że ja mogłem głosem jakoś zabijać? To nie był koszmar, ty faktycznie zabijałeś głosem. Czekaj, chodź. Nie, musimy nie. to sprawdzić. Ja w ogóle nie, ja to jest niemożliwe, bzyku. Ale to ty robiłeś, Paweł, chodź, pokażę. Właśnie, pokaż. Ale ja byłem na tej górce tu, nie? I to był koszmar. Pa, nie, ja ci powiem o co chodziło. Jaki wy mieliście sen? Ten sam! Nie, sen, pa, co robiłeś? Podchodziłeś do wyśniaka i robiłeś tak. Aaaa! I go zabijałeś. Nie, w dzieku to był chyba sen. To chyba nie jest prawda. Nie, ja jestem pewien, że on to robił. Patrz, weź do wyśniaka i coś powiedz. To był koszmar, to był koszmar. Steve, chodź tutaj. W języku serio to był koszmar, naprawdę. Nie, wiesz co, ja chyba musimy cię wyrzucić z naszego domu. Nie, Steve, to był koszmar. Nie wiem, w języku, ja się pytałem i powiedział, że to był koszmar. Ja nie chcę cię w naszym domu. Wieśnior! Mówiłem, i co, Steve? Nie dotykaj mnie, nie podchodź do mnie! Ten koszmar dalej trwa, Steve, nic się nie stało. Nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie. Ej, stary, bzyku jest opętany, nie? Nie podchodź do mnie! Bzyku, co ty robisz? Co ty, głupi jesteś, bzyku? Podchodźcie do mnie, nie podchodźcie, stój. Ale ja nie wiem, o co mu chodzi, Steve. Ja się... Nic się nie zginął. Wiesz co, Steve? Bo ja się zaczynam martwić o niego, z nim jest coś nie tak. No bzyku, ja ustawić na piano, bo to coś jest nie tak z nim. Bzyku, spokój. Bzyku. Nie podchodź do mnie. Ale on mnie bije, widzisz to, Steve? On mnie bije. Ty mnie zaraz... Ale bzyku, co ty robisz? Czemu go bijesz? On mnie bije, on mnie atakuje. Bzyku, uspokój się. Jesteś wśród przyjaciół, tak? Dobra, nic się nie dzieje. Daj mi kredka. Chyba panikuję za bardzo, masz rację. Sorry. Przesadzam. Nic się nie dzieje. Daj mi kredka. To moja wina. Steve, opowiedz mi, jaki miałeś koszmar? Dobra, a więc tak, wstałem rano, budzę się, przychodzi palio. No. Gadamy z bzykiem 3 sekundy. I nagle palion kichnął, ty tam się wydał i ja zginąłem, rozumiesz? Zginąłeś. I jak 10 razy. Ale w jaki sposób? Co powiedziałem? No wydałeś się chyba, nie wiem, co to było dokładnie. Ja... Po sekundę później zginąłem. W sensie, że tak? Niee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 e
dziękuję, bo jest słowem dalej. Spokojnie, przyjaciele. Radykalne czasy, rozmawiamy radykalnego związku. Nie, przyjaciele, uspokójcie się, wszystko będzie w porządku. To nie tak, jak myślicie, serio. Na pewno. Steve, ja cię widzę, no nie jest, nie mam 2 IQ, nie Steve, naprawdę. I serio cię widzę. Nie, ja chcę się zmiwać. Ja nie wiem, jak on mnie widzi. Ale ty chodzisz do naszego domu. Chcesz się widzieć ze mną, tak? Masz lepszą zbroję. Idź stąd! Kurde, idź stąd, odejdź! Idź stąd, Steve, idź stąd! Ej, słuchaj, Padion, możemy tak jakoś wyjaśnić, nie? Możesz w tej chwili odejść. Myślisz, że mój głos nie da rady sobie z twoją zbroją? Ewakuacja! Nie, tylko. Dobra, czekaj, bo ja chcę odebrać mu zbroję tylko. Ja chcę... Jak są... Dobra, sam tego chcesz, wiesz o tym, że... Chcę go pomóc. Dobra, ale ja mam wojnę z Steve, teraz zostaw. Steve, zostaw. Chcesz to robić? Nie, robimy to 2-1. Dobrze. Robimy to. Bijemy się. Myślisz, że jesteś taki dobry? Dobra. No, dawaj, bijemy dawaj, się. Dawaj, to ty! On nie, Bzyku, co ci zrobił? Na Bzyku! Nie! Dobra, no nie. Dobra, ja go pokaram, Bzyku. Steve, zostaw mnie, Steve. Ja go pokaram, Bzyku, dawaj. Raz mnie dotkniesz, zginiesz na zawsze. Pomszczę Bzyka, tak nie będzie. Steve, zginiesz na zawsze. Steve, zginiesz na zawsze. Kurde, nie, teraz chodź tu, macie prawie. Bzyku, mam go podejść tu. Pomóż mi. No cóż.
No więc... Nie, on się zbudował, chcesz bzyku. Zginąć, tak? Chcesz zginąć. Nie, nie chcę zginąć, nie, Steve, Paweł, widzę nie. Cię! O, pomóż mi, bzyku, szybko. Nie, pomogę ci, dobra, on jest Steve, za silny. Steve. Musimy się podbudować na Steve, niego. Wracaj do swojego przyjaciela! Nie. Przyjaciele, ja jeszcze po was przyjdę, żegnajcie. Bzyku, spokojnie. Nie!